Łukasz, gratulujemy efektownego zawodowego debiutu. Tak jak się chyba spodziewała większość, Filipowski nie postawił ci zbyt wysoko zawieszonej poprzeczki. Knockout w pierwszej rundzie. Zadowolony jesteś z występu? No tak, tak jak już wcześniej mówiłem, że się dobrze przygotowywałem do tego pierwszego występu, prawda, żeby nie zawieść publiczności i swoich bliskich. No jestem zadowolony, no, walka skończyła się przed czasem i jestem zadowolony. Chyba miałeś już rywala rozpracowanego po tym pierwszym lewym sierpowym, który od razu wszedł, już wiedziałeś, co w tej walce będzie kluczem do wygranej. No wiadomo, no, z trenerem były takie założenia, żeby wyczaić zawodnika, bo tak jak już wcześniej mówiłem, że nie znałem zawodnika, nigdy go nie widziałem, jak boksuje. Wiadomo, no, rozpracowałem zawodnika, no i skończyło się to efektownym zwycięstwem. Jak się podoba boksowanie bez kasków w mniejszych rękawicach? No bardzo fajnie, bardzo fajna, miła atmosfera, prawda, i za takie profesjonalne podejście, jakie mi stworzyła DEMA Akademia Walki, jestem bardzo wdzięczny. Kilka kilogramów przybyło ci od swoich czasów amatorskich. Jak się z tą dodatkową masą czułeś w ringu? Ciążyło ci to, czy praca na nogach, ruchy, wszystko cały czas to samo? Tak, za bardzo tego nie odczuwam, prawda, ale na pewno to jest jeszcze nie moja kategoria wagowa, prawda, ta super piórkowa. Moja taka kategoria wagowa to będzie super kogucia. No i myślę, że w takiej wadze będę zdobywał tytuły. Wiadomo, kiedy kolejny zawodowy start? No wiadomo, jestem teraz w dobrej fazie przygotowań, skoczyłem bardzo dobrą fazę przygotowań. No myślę, że nie, szkoda to zmarnować, myślę, że mój występ będzie niebawem, ale to trzeba uzgadniać z moim promotorem Tomaszem Mileckim z DEMA Promotion Polska. I jeszcze na koniec wyjaw nam, skąd pseudonim Angel wziął się? Angel, miałem taką ksywkę kiedyś, no wiadomo, tak samo. Jestem dobrym człowiekiem, dlatego Angel. Bo na rynkach amatorskich raczej bez tego przydomka boksowałeś. Tak, bez tego przydomka. Taki przydomek ustaliliśmy z promotorem, prawda? Promotor mi się zapytał, jak ten. Ja mówię, no ten... Są, wiadomo, w Polsce są diabły, są różne, ale nie ma anioła. To czyli nadejdzie anioł zemsty.